Takie wymuszenie pierwszeństwa przejazdu na rondzie to niemal codzienność na śląskich i nie tylko drogach. Temu kierowcy samochodu ciężarowego nie spodobało się jednak coś jeszcze, a nagranie z jego wyczynami trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Odsunął szybę z kabiny, gestykulował coś w kierunku tego kierowcy. Następnie zjeżdżając z ronda zjechał też na zatokę autobusową, a gdy ten kierowca samochodu osobowego zbliżał się, ponownie zajechał drogę, powodując ponownie zagrożenie dla tego kierowcy. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wieszowa, niedaleko Tarnowskich Gór. Policji udało się ustalić, że sprawcą jest 56-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dostał już 20 punktów karnych. Odpowie także przed sądem. Zdaniem psychologa transportu Wojciecha Korchuta, takie agresywne zachowania na drodze pojawiają się nie tylko wśród zawodowych kierowców. Wpływa na to kilka czynników. Droga jest takim elementem, który wyzwala te zachowania agresywne, ponieważ jest tam kumulacja takich negatywnych bodźców, między innymi rywalizacja, między innymi zagrożenie czy poczucie jakby indywidualności i gdy dochodzi do naruszenia tej przestrzeni psychologicznej, no to jest automatycznie wyzwala się zachowanie agresywne. Często kiedy dochodzi do naruszenia tej psychologicznej przestrzeni, naruszane są też przepisy ruchu drogowego, a to może skończyć się nie tylko mandatem, ale i poważnym wypadkiem.